Dobrze, dostałem żółtą opaskę i mapkę, także teraz wiem, gdzie iść i wchodzimy. Także do nich chcę dojść, potem do tych niedźwiedzi i potem są wilki, rysie i łosie. Musk deer, czyli syberyjski jakiś tutaj jeleń, który ma normalnie kły. Witajcie w nowym filmie. Jak pamiętacie z ostatniego vloga, jestem na kempingu Ranua. Tutaj nocowałem, skorzystałem z prysznicy, skorzystałem z kuchni, ale dzisiaj stąd odjeżdżam, ponieważ tutaj niedaleko jest zoo Ranua i to jest zoo, które specjalizuje się właśnie w zwierzętach polarnych i z dalekiej północy, więc postanowiłem tam pojechać i sprawdzić, jak to miejsce wygląda. Także zapraszam na odcinek, ja tylko wyrzucę śmieci. W poprzednim vlogu wam nie pokazałem, gdzie jest tutaj śmietnik, żebyście nie musieli szukać, więc ja zabieram moje śmieci, zabieram je i wam pokażę, żebyście nie musieli szukać. Tutaj mam samochód, mijamy sanitariaty po lewej stronie i już tutaj jest kontener. No właśnie tutaj. Czyli tak jak na autostradach, podnosimy i wyrzucamy. Także ruszam do zoo. Jak mogliście zauważyć, zoo jest tylko 2 minuty drogi samochodem od kempingu i powiem wam, że bilet już kupiłem przez internet, jest 2 euro tańszy. Gdybyście kupowali tutaj w kasach, to będzie 23,50, a w internecie 21,50. Plus złotówka, jakaś opłata serwisowa, czyli wyszło 22,50 przez internet. Tutaj się kupuje bilety, jest taka kasa. A ja wchodzę tędy, bo już mam bilet. I jesteśmy w zoo. Musiałem się cofnąć, bo tutaj się jakąś opaskę dostaje, a ja jej nie mam, więc muszę i tak czekać w kolejce. Dobrze, dostałem żółtą opaskę i mapkę, także teraz wiem, gdzie iść i wchodzimy. To jest właśnie wejście i zobaczymy, jakie tutaj są zwierzątka. W pierwszych dwóch miejscach zwierzątka były pochowane, teraz jestem przy trójce i tutaj są borsuki. Borsuki sobie tutaj leżą i śpią. Powiem wam, że chyba pójdę do tych najciekawszych zwierząt, bo tutaj jest naprawdę dużo. Są jakieś ptaki, jakieś inne łosie, renifery. Ja najbardziej chciałem zobaczyć te niedźwiedzie polarne oraz wilki, no i łosia. Ale wejdę tutaj i tak będę chodził po wszystkim, więc na końcu zobaczycie też inne zwierzątka, ale tutaj jest ładnie, to mi się podoba. Zobaczmy, co tutaj jest. Tutaj jest pomieszczenie z różnego rodzaju gryzoniami i kunami, fretkami i innymi takimi łasiczkami. Idę dalej, ale nagram wam tutaj tą całą mapkę. Będziecie mogli sobie zobaczyć, jakie są zwierzątka. Tutaj u góry właśnie są te niedźwiedzie polarne. Także do nich chcę dojść, potem do tych niedźwiedzi. I potem są wilki, rysie i łosie. Także idę tam. O, zobaczcie, doszedłem do sowy śnieżnej. No muszę przyznać, że te sowy były super. Idziemy dalej. Akurat mam wycieczkę. Tutaj w tej klatce powinna być taka sowa, więc szukamy jej. Znalazłem ją. Siedzi tam na gałęzi. Kolejne stanowisko. Tutaj powinny być orły. I znowu mamy sowę śnieżną. Ona jest teraz tak blisko. Teraz będziemy mieli takiego ptaka, jest to jastrząb gołębi. Są nawet kruki. Zobaczcie, tam jest taki fajny. Hej!
przyleciał do nas. Ja nie wierzę. Zobaczcie, jest tutaj. Ja! Ale świetne. Taki oswojony. Teraz wejdę do tego budynku, ale widzę, że tutaj są właśnie kaczki i gęsi. A, tylko dla personelu, także tutaj nie wejdziemy. Jest też niedźwiedź polarny, z którym można sobie zrobić zdjęcie. Dzisiaj jest bardzo zimny dzień, strasznie wieje. Ale nic, idziemy do tych niedźwiadków, tutaj. Teraz muszę skręcić w prawo, bo tutaj są właśnie polarne niedźwiedzie. Także idziemy zobaczyć. Teraz idę taką platformą, ale powiem wam, że tutaj na dole leżą dziki. A tam jeszcze jedna. Jestem na miejscu. Tutaj powinny być niedźwiedzie polarne, ale ludzie zatrzymali się i patrzą właśnie na tamtego niedźwiedzia. Tam jest niedźwiedź brunatny. Idzie właśnie do nas. Two dark days, do you have a tear to spare? Make a promise, the world awaits. It's heavy just breathing through this debate. Idę teraz szukać niedźwiedzi polarnych. Mam nadzieję, że będą, bo po to przyjechałem. Podobno są to jedyne niedźwiedzie polarne w Finlandii. I nigdzie indziej ich nie spotkacie. No niestety nie ma ich, dlatego wrócę tutaj później. Przy niedźwiedziach są ubikacje, jak widzicie, także można tutaj skorzystać. Czyli gdzieś w połowie zwiedzania. W tym miejscu są wilki i tam chodzą. Wyszedłem do krzyżówki i powiem wam, że tutaj są jakieś lisy chyba. Pójdziemy zobaczyć. Teraz widzieliście rysia, idę dalej, wilki mijam, o właśnie są wilki. Może z bliska uda mi się je nagrać. A te dole to są właśnie takie jakieś dziwne psy. Psolisy. Tak to wygląda, szukamy ich. Ach, niestety zagrodzone, ale wilki są tutaj tak blisko. Nagramy. A po lewej mam te dole. Taka ciekawostka, te lisy potrafią skakać na 2 metry 10 cm. Idę dalej, ale widzę, że tam jest taka fajna ściana z porożem. Także dzieci mogą sobie tutaj podotykać. Zobaczcie, to jest poroże renifera. Piękne. Tutaj. W ogóle dla wszystkich dzieci. Po angielsku renifer to reindeer. Tutaj mamy white-tailed deer, czyli jeleń biało-ogoniasty. Takie ma poroże. A tutaj chyba już wszyscy wiedzą, mamy łosia. To jest ogromne. Wygląda jak taka rozgwiazda z morza. Piękne. I łoś po angielsku to moose. Tutaj jest fajna atrakcja, bo można rzucić lassem w renifera. Tutaj mamy takiego sztucznego renifercia. Ma piękne poroże. Bierzemy lasso. I tutaj mamy całą instrukcję.
Zobaczcie, robimy pętelkę, potem tutaj zwijamy, mamy coraz więcej tego wszystkiego, no i potem rzucamy w renifera. Zobaczymy, czy uda mi się trafić. Zobaczcie, jak profesjonalnie go złapałem. Za całą głowę. No aż takiego profesjonalnego rzutu to się nie spodziewałem. I teraz mogę go prowadzić do stajni. Chodź, Ręcio. Po drodze mijam takie kioski ze słodyczami, ale niestety zimą jest to nieczynne. Dokładnie dwa takie minąłem. Powiem wam, że jest tutaj trochę do przejścia. Na stronie pisało, że 2,8 km. Czyli prawie 3 km trzeba iść, żeby te wszystkie zwierzątka pozwiedzać. O właśnie, tutaj będzie ten biało-ogoniasty jeleń. Szukamy go. Tam jest, za drzewem. To jest pewnie samiczka. Poszukamy samca. Znalazłem. To jest samiec biało-ogoniastego jelenia. Ale ma poroże. Takie samo jak tam było, na tej ścianie. A zobaczcie, co tutaj jest. Musk deer, czyli syberyjski jakiś tutaj jeleń, który ma normalnie kły. Nie spodziewałem się, żeby sarna albo jeleń miały takie zęby. Niesamowite. I to zwierzątko żyje tutaj na Syberii. Tu jest Syberia. Tutaj mamy drugie zdjęcie. Takie zęby. Szukamy go. Musk deer. Czyli jeleń Ilona Muska. No niestety nie ma, pochował się. Ale tam są jakieś sarenki. Tutaj jest roe deer, czyli po polsku sarna. No i koniec wycieczki. Jest znak na wyjście. No niestety nie udało mi się zobaczyć niedźwiedzi polarnych i łosia. Ale może zagrzeję się w samochodzie i wrócę tutaj jeszcze raz. Ponieważ na tej opasce można wychodzić z zoo i wracać, gdybyście czegoś nie widzieli. Także ja chyba wrócę właśnie zobaczyć te niedźwiedzie polarne. Ale za to znalazłem lisa polarnego. Po drodze do wyjścia można spotkać jeszcze piżmowoły. I jestem przy wyjściu. Powiem wam, że było bardzo fajnie. Fajnie było zobaczyć te sowy i te takie białe zwierzątka, czyli te lisy. Ale jeszcze wrócę właśnie zobaczyć te niedźwiedzie. Mam nadzieję, że się uda. No i teraz mamy sklep z pamiątkami. Najlepsze są te misie polarne. Bardzo ładne. I łosie. O, i rysie. Rysie też są fajne. A gdybyście przylecieli do Rovaniemi samolotem, to do tego miejsca, do Ranuły, można dostać się autobusem. I zobaczcie, jest z Rovaniemi do Ranuły o 9.50. I tutaj mamy godziny, a z powrotem z Ranui do Rovaniemi 6.50 do 8.10. Zostawiam wam tą informację, przeanalizujcie sobie. Wróciłem do samochodu, zjadłem sobie śniadanie, bo jeszcze dzisiaj nic nie jadłem, ale powiem wam, że właśnie wrócę jeszcze raz pooglądać te zwierzątka, bo nie wszystkie wyszły. Także to jest też informacja dla was, że za pierwszym razem nie wszystko uda wam się zobaczyć, dlatego warto by było jeszcze raz wrócić i pooglądać właśnie te zwierzątka, których nie było. Także ja idę jeszcze raz, ubrałem drugą kurtkę na tą czerwoną, ponieważ jest bardzo zimno dzisiaj i wieje. Także pamiętajcie też, żeby się ciepło ubrać. Lecę. No i jestem ponownie w zoo, ale zobaczcie, tutaj jest Tiger Park, którego minąłem. Także gdybyście przyjechali z dziećmi, tutaj jest taki wielki plac zabaw. Sfilmuję go, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Zobaczcie, jakie zjeżdżalnie. Ja cię kręcę, jeszcze takich nie widziałem. Spirale na 10 metrów w górę. Zobaczcie, jakie fajne. Różne wysokości. Tam są jakieś tygrysy. Tutaj również tygrys. No i można by było się z dziećmi pobawić. Tutaj jakaś chatka. Zobaczmy, co jest w środku. A, też jakieś zabawki. Tutaj zjeżdżalnia. I koniki. Można by było pojeździć. Zobaczcie. Bierzecie konika i udajecie, że jeździcie. Fajne. Ok, kolejne budynki wyglądają tak. Zobaczmy, czy to jest otwarte. Czy można tutaj wejść? Aha, to jest pomieszczenie służbowe. Tu mają jedzenie dla zwierząt. To tutaj się nie wchodzi. Kolejna chatka. Taka fajna. Zobaczmy, co jest w środku. A, sprzęty. Także to nie jest do zwiedzania.
To jest dla personelu. O, są jakieś kucyki. Mamy zagrodę. No jest kucyk. Cześć. Kucyk. Okej, dobra, nie będę tutaj chodził za długo, bo idę do tych niedźwiedzi. Tutaj jest jeszcze taka chatka. Zobaczmy, co w niej jest. O, restauracja. Ale tutaj się chyba zapala światło. O, jak przyjemnie, zobaczcie. Czyli tutaj możecie sobie usiąść i zamówić pewnie coś z grilla. Czy tam pieczone na wolnym ogniu. Bo tutaj jest właśnie ognisko, drewno, także pewnie coś tutaj pieką. No i na stole macie piękne poroże reniferów. Dobra, bardzo ładne miejsce. Idziemy do tych niedźwiedzi, bo nie dojdę. Najbardziej to bym chciał, żeby one były karmione. Widziałem na zdjęciach, że je karmią o którejś godzinie, ale nie wiem o której. A tak wygląda ogon bobra. Ja nie wierzę, dziki się obudziły. Słuchajcie, warto tutaj drugi raz przyjść, bo widzimy całkiem inne zwierzątka niż za pierwszym razem. Tutaj dziki pałaszują, tamten też. Jakie one są w ogóle wielkie. Nie sądziłem, że takie dzikie świnie są. W Polsce mam wrażenie, że są mniejsze. Ale te są ogromne. Jak dwa razy człowiek. Moja ręka, dzika świnia. Niesamowite. Ale na mnie patrzy. Przyszedłem w to miejsce i zobaczcie, wyszedł. Jest tam przy samym wyjściu. Także udało mi się zobaczyć niedźwiedzia polarnego. Been acting like a wild man, sleeping like a child. You're so luminous and vibrant. I'm always in bloom for you. Always in bloom. Always in bloom. A na tym wybiegu niestety nie ma niedźwiedzia, tylko ten jeden. Także bardzo się cieszę, bo po raz pierwszy w życiu widzę na żywo niedźwiedzia polarnego. Nie mogę się napatrzeć. Nie, nie uciekaj. Schował się. Dobra. No muszę się nacieszyć tym, co było. Także wracam do samochodu. Ale zawsze mogę sobie zrobić zdjęcie z tymi miśkami. Także ładne selfie. I wracam. Zobaczcie, wilki są tak blisko. Jak nie ma turystów, to podchodzą pod kraty. A to zwierzę nazywa się wolwerin. A nie wiem, jak się tłumaczy na polski. Biegnie z mięsem. A już wiem, do czego służą te rogi. O to tu chodzi mniej więcej. Dobra, teraz tutaj.
No i tak się można tutaj bawić. A jeszcze te rogi sobie przymierzę. Tylko muszę taborecik zabrać, bo tutaj dzieci przed chwilą były. I teraz Kamil Renifer. Znowu jestem przy wołach piżmowych i są w innej pozycji. Zobaczcie. Także jak widzicie, warto przyjść drugi raz, bo gdybym ja na przykład nie przyszedł, to bym nie zobaczył niedźwiedzia polarnego. W ogóle zwierzęta są w innych miejscach. Na przykład teraz już nie ma lisów polarnych, więc ludzie, którzy teraz tutaj spacerują, nie widzą lisów polarnych. Dlatego jak macie możliwość, to przyjdźcie dwa razy. Ja też kilka ciekawostek się nowych dowiedziałem, na przykład o tym parku Tiger Park. No i o tych rogach, które można sobie do głowy przystawić, zrobić zdjęcie. Także no, jak się dwa razy przyjdzie, to zawsze coś nowego się zobaczy. A ja już wracam do samochodu. Niestety łosia nie widziałem ani za pierwszym razem, ani teraz. Także musiałbym chyba trzeci raz przyjść, żeby tego łosia zobaczyć. Aha, no i widziałem, jak te sowy białe, śnieżne latają. Niestety nie nagrałem wam, bo rozmawiałem z Anią i z Kasią przez telefon, więc nie chciałem przerywać rozmowy, ale teraz właśnie jak przyszedłem drugi raz, to widziałem, jak te sowy pięknie latają, mają piękne skrzydła białe i to było naprawdę imponujące. No i oczywiście w zoo jest piękna restauracja, także można sobie tutaj zjeść obiad, tam jest kominek. Także jak najbardziej polecam to miejsce. Ja jestem tylko ciekawy, czy mi samochód odpali, bo dzisiaj rano coś się dławił, a teraz właśnie już będę jechał na północ i mam nadzieję, że nie będzie mi szwankował. Dobra, sprawdzam. A, odpalił bez problemu. Dobra. W nocy nie ładowałem, dlatego trochę się martwiłem. Ale teraz wam powiem, dokąd chcę dojechać dzisiaj. Jestem tutaj w Zoranua i teraz chciałem jechać już na północ do przylądka północnego, czyli na Nordkap. Czyli jak kliknę sobie to miejsce i wyznaczę trasę, to mam 10 godzin drogi. 786 km. Tak mnie prowadzi. No i po drodze gdzieś będę szukał zorzy polarnej, więc tutaj gdzieś myślę, że koło tego jeziorka, gdzieś tutaj się zatrzymam, ponieważ to jest najlepsza strefa do obserwowania zorzy. No i tutaj myślę, że kilka dni spędzę w poszukiwaniu tej zorzy, a potem znowu pojadę w górę na Nordkap. Także już dosyć tej komercji, tak zwanej, w Rovaniemi. Pojedziemy teraz szukać przygód w dzikie tereny. Także ruszam. Ruszam, moi drodzy. Ciekawy jestem, gdzie będę dzisiaj spał. Rozpocznij. Jedziemy. Zrobiłem 190 km i jestem w mieście Sodankyla. Zobaczcie, to jest gdzieś tutaj. I teraz będę tankował. Ale pierwszy raz tutaj się spotykam właśnie z informacją o temperaturze zamarzania paliwa. Tutaj mam minus 29, minus 38, także chyba w tych temperaturach dopiero zamarza. Dobra, ja sobie zatankuję diesla i zobaczymy, ile jest za litr. Może jest droższy. Okej, tankuję. Musiałem zmienić stanowisko, bo tutaj było na kartę, a tam nie było na kartę. I zobaczcie, 2,16, 2,17. Tu jest lepszy cennik, 2,16, 9,8, 2,10 i 9,5, 2 euro. Zatankowałem, ale powiem wam, że jeszcze godzinkę pojadę, ponieważ za 100 km będzie taka strefa, w której prawdopodobieństwo zobaczenia zorzy polarnej wynosi 75%. Teraz może wam zrobię taką przebitkę z filmiku na YouTubie. Była tam dziewczyna, która opowiadała właśnie, w których strefach kraju można zobaczyć tą zorzę. I za godzinę właśnie będę w tej strefie 75%. Dlatego chcę jak najszybciej tam dojechać. No i mam nadzieję, że będzie czyste niebo i będę mógł zobaczyć te piękne światła na niebie. Powiem wam, że tutaj drogi już są tak zasypane śniegiem, że hej. Jadę tak 80 na godzinę. Jednak te opony, które mam, fajnie trzymają. Jak nie ma lodu, to jest dobrze. Na śniegu się fajnie jedzie. Zatrzymałem się na postój i powiem wam, że chyba tutaj sobie już zasnę. Tutaj jest taka mała stacja benzynowa, ale zamknięta teraz. No i powiem wam, że śledzę tą zorzę polarną na aplikacji Aurora. I teraz wam tutaj wkleję, jak to wygląda. No niestety w tym rejonie, gdzie teraz jestem, dzisiaj nie będzie zorzy polarnej. Będzie troszeczkę wyżej, dopiero za 150 km, ale już mi się nie chce jechać. No i prawdopodobnie po prostu tutaj poczekam, poszukam, może jakieś atrakcje tutaj znajdę. A z wami się już żegnam i dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną na tym filmie. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć! Aplikacja pokazuje również najlepszą lokalizację, gdzie można ją zobaczyć. Niestety u mnie jej nie ma.
jest w Rovaniemi, a ja stamtąd właśnie wyjechałem. Także no, gdybym został dwa dni dłużej, to może bym tam widział. Ale i tak jestem w strefie, więc może za niedługo gdzieś tutaj na niebie się pojawi. Ale jak widzicie, bardziej na północy można ją spotkać, czyli gdzieś przy Nordkap. Always in bloom, fall.